Witam Państwa, nazywam się Sergiusz Demidenko, stara szkoła masaży i kostoprawstwa i dzisiaj chciałbym porozmawiać właśnie o tej rzeczy. Nie wiem, jak ona się nazywa. Chusta, przykrywa, narzuta, szalik, cienka, bardzo delikatna wewna, bardzo fajna na dotyk i bardzo ciepła. Właśnie o cieple. Przypomniało mi się parę dni temu, bo całkiem niedawno robiłem szaszlyki. Smażyłem je piękny dzień, marzec. Lekki mróz, wiosenne słońce i wybiegałem do tych szaszlików, czasami narzuciwszy kurtkę na barki, a czasami w samej koszuli. Na następny dzień się obudziłem z bardzo nieprzyjemnym poczuciem niewygody, dyskomfortu w podstawie czaszki. To nie było przeziębienie, ale to był początek zapalenia mięśnia. Mięśnia kapturowego. Więc, jak to zwykle bywa, kiedyś ta dolegliwość nazywała się miozitis. Nawet było na liście chorób, w liście tych chorób w Polsce. Miozitis dosłownie zapalenie mięśnia, właśnie mio i itis. A więc zapalenie mięśnia, bardzo nieprzyjemna rzecz, skutkuje ostrym bólem. Takim ostrym, że po prostu nawet dorośli, faceci, prawdziwi, twardzieli krzyczą z bólu i łzy im czepną z oczu. Na nieszczęście dzisiaj to prawie każda dorosła osoba, chociażby raz w życiu, ale coś takiego przeżyła. Miozitis oczywiście on nie tylko w szyi był, on był w różnych miejscach, ale zawsze to jest ból w mięśniach. Na ogół biorąc, dolegliwość ta jest leczona bardzo długo, ale na szczęście żona moja jest kostoprawem, wyciągnęła mi ten mięsień, rozciągnęła, a w miozitisie przy zapaleniu mięśni problemą właśnie jest to, że mięsień staje nabrzmiały, krótki, spuchnięty i zwęża się z tego powodu, zwężają się wszystkie te naczynia, wszystkie te otwory, które tam w tkankach są i spowalnia się odpływ krwi, odpływ limfy, odpływ wszystkich płynów i tym samym spowalnia się oczyszczanie tkanek od tego całego, od całych tych śmieci chemicznych, które nasze komórki produkują. I końcówki nerwowe z powodu nadmiaru tych śmieci jeszcze bardziej aktywizują się i przekazują do układu centralnego nerwowego jeszcze mocniejsze sygnały i my odczuwamy jeszcze większy ból. Tradycyjnie takiego rodzaju dolegliwości, zapalenia mięśniowe leczone są antybiotykami i środkami przeciwbólowymi. Ale dzięki temu, że po pierwsze dostałem na czas pomoc od fachowca, a dzięki po drugie, że narzuciłem na czas tą oto rzecz, która pomogła mi rozgrzać tkanki przeziębione, przeochłodzone. Dzięki temu wszystkiemu w ciągu 3-4 dni pozbawiłem się w zasadzie wszystkich dolegliwości, które mogli mi przeszkadzać. Nie dałem rozwijać się tej chorobie do maksimum. Bo właśnie kiedy mówimy o masażystach, kiedy mówimy o fizjoterapeutach, kiedy mówimy o tych ludziach, którzy muszą pracować rękoma, którzy muszą wykonywać masaż, cały czas zapominamy, że pracując, wykonując masaż, my swoje ciało rozgrzewamy. Bo każda praca mięśni skutkuje podwyższeniem temperatury. I nawet jeśli pracujemy bardzo wolno, nawet jeśli nie odczuwamy jakiegoś tam zbyt wielkiego gorąca w ciele, nasze ciało tak czy inaczej, temperatura w ciele się podnosi i włącza się sam ten proces termoregulacji, dzięki któremu człowiek zaczyna pocić się. Nasza skóra bardziej staje wilgotna po pracy mięśniowej i ochłodzenie, lokalne, miejscowe ochłodzenie skóry powoduje, że różnica temperatur w strefie zewnętrznej i w strefie wewnętrznej może spowodować zapalenie. To samo zapalenie, ten sam miozitis, o którym właśnie mówiłem. I dlatego każdy masażysta jest narażony na pojawienie się całkiem niespodziewanie takich właśnie bóli mięśniowych. I dlatego każdy masażysta w swoim tym zestawie najbardziej niezbędnych narzędzi pracy musi mieć coś podobnego. Szalik, chustę, jakąś narzutę, coś w miarę ciepłego, co można narzucić na swoje spocone barki, kiedy na przykład wykonaliśmy masaż. Skończyliśmy pracę, czujemy siebie rozgrzani, od razu narzucamy na plecy, od razu bronimy się od tego wpływu zimnego powietrza na zewnątrz. Dzięki temu możemy bardzo, bardzo rzadko przeżywać ten bardzo nieprzyjemny stan miozitisa, ten bardzo nieprzyjemny stan zapalenia mięśni. A tak naprawdę może nawet uda się całkiem się pozbyć, jeśli na czas używać
takie ciepłe rzeczy. Nie mówię o tych bardzo gorących, tylko właśnie o ciepłych. Pozwalają nam rozgrzewać ciało, pozwalają nam chronić ciało od przechłodzenia. I to jest bardzo ważne. I to jest niezbędne moim zdaniem w pracy każdego masażysty. I właśnie o tym chciałem powiedzieć dzisiaj. Chronimy swoje ciało od przechłodzenia. Dziękuję bardzo. Sergiusz Derydenko, Stara Szkoła Masażu i Kostoprawstwa. Do widzenia.